Siemanko, z tej strony MJack i dzisiaj zagramy sobie już piąty odcineczek z naszej serii Zagrajmy w Minecraft na Survivalu. Zginęło mi się, ci którzy byli wczoraj na live wiedzą, ci którzy nie to teraz wam mówię, zginąłem wracając do domku, ten 20 level jakoś sobie nadrobiłem, bo i tak musiałem iść do kopalni po żelazo i tak dalej. Tą zbrojkę to mam w sumie jeszcze przecież z wyprawy do tamtej wioski, która jest dokładnie tam kolejka prowadzi, więc tam były te części zbroi, więc w sumie tylko hełmik sobie muszę dorobić. O, tutaj się przepaliło mi jeszcze ziemniaczki. Dzisiaj idziemy do Netheru, bo niektóre osoby pisały mi, żebym wracał już do domku. A i Super Wiki MWK napisała, żebym w ogóle wrócił do domku i najlepiej poszedł do Netheru w następnym odcinku, więc tak zrobię. Czemu nie? Boże, wystraszyłem się, że nie to zrobiłem sobie. Nieważne. W ogóle kolejny fail. Poszedłem dzisiaj do kopalni, kopię, spotkałem spawner. Co mi myślę? Jej, spawner! Będę mógł nareszcie zarabiać expa! I co? Wbijam się do środka, creeper mi wychodzi, bum, rozwalił mi spawner. Myślałem, że po prostu wyjdę z siebie, więc no... Tyle faili ostatnio mi się zdarzyło, że naprawdę nie chcę już nawet o nich myśleć. Pochodnie chyba nie będą nam potrzebne, będą nam wręcz zbędne. Nie, dyrta nie chcę, wolę kamień. Ta. Wow, ale mam kamienia! O, nie stać mnie na kamień. Brawo, kurde, MJack, świetnie. Zarąbiście, polecam. Możecie zostawić łapeczkę. Dobra, koniec tego poplania. Tutaj w ogóle zbieram rzeczy. A, i wiem, i jeszcze... Tja. Straciłem wtedy sadzonki tych drzew, tych ciemnych dębów, ale się cofłem. Tja, na tyle mi się nudziło. A raczej na tyle mi zależało na tych sadzonkach, żeby się wrócić przez tą całą drogę, w sumie w tamtym kierunku, bo my płynęliśmy tam i tam wypłynęliśmy. Przez tą całą drogę chciało mi się tam płynąć, biegać i w ogóle, żeby dojść do tej wyspy. Itemków nawet nie próbowałem odzyskać, wiedziałem, że to już jest za późno, minęły mi chyba 3 dni minecraftowe. Na podróży mi minęło półtorej, jak nie dwa. A na... A ogólnie na zbieraniu tych rzeczy to już tam nie liczyłem. No tak nie wiem. Zbierałem nowe żelazo, którego mam prawie stack i... Robiłem sobie te itemki, jedzonko sobie zbierałem i tak dalej, to nie wiem. Kilka godzin. 5, może 6? Coś koło tego. Nie wiem. Troszkę się namęczyłem, żeby to nadrobić. Czy mamy na pewno wszystko? Po co mi nasiona pszenicy? Wydupmy je. Dobra, mam jedzenie. Mam jedzenie, mam... mam narzędzia. Kilof mam, taki no zużyty, ale okej. Mieczyk mam, siekierka mi jest nawet niepotrzebna, więc w ogóle nie wiem po co to biorę. To tam, to siam, to te pochodnie by się przydały w sumie, bo jak... No weźmy te pochodnie, ja mam je gdzieś w skrzynce, mam prawie stack, więc tutaj jedna tutaj to taka samotna po prostu się trafiła, o właśnie. Weźmy lepiej, bo jak spotkamy twierdzę, a na to liczę, wtedy będzie przyda nam się po prostu. Po raz nam się przyda, tyle. Koniec, kropka. Tyle w tym temacie. Dobra, ostatnio przybudowaliśmy się tam, zebraliśmy troszkę sobie tego. Tak. Przebudowaliśmy się tam, zebraliśmy sobie troszkę tego. Teraz pójdziemy sobie tam i zbierzemy sobie tego, tamtego i siamtego. Nie, dobra, ale przebudowaliśmy się tutaj. I chciałbym zejść tam na dół w sumie. Tutaj widzę, że się bawiłem troszkę. Tutaj ostatnio skończyłem i mówiłem, że to jest w miarę... Dobra, nic nie mówiłem. Chciałem powiedzieć, że tutaj było w miarę płasko, żeby właśnie tędy wyjść. Nic nie mówiłem. Nie jest tu wcale płasko, żeby wyjść. Fajnie by było się dokopać do jakiejś ściany. Właśnie do tego mi są potrzebne pochodnie.
ciemny ten nader. Jakoś tako. Ciemny. Obrażam nader. Jak śmiesz obrażać nader? Nudzi mi się. Dobra. Fuck sake. Czemu mi się kur... Kurczak! Co tu robi? Kurczak! What the fuck? One question, co tam robi kurczak? Wyjaśnijcie mi to, bo ja tego nie ogarniam. Ja rozumiem, gdyby to był Rider, ale to jest po prostu kurczak sobie w nederze chodzi, no. No halo. Coś tu nie działa odpowiednio. Tak jak powinno. Tutaj nie muszę się bać o szkieleta, który mi ple... W sumie muszę się bać o szkieleta, który może mi zrobić plecy. Ale nie, to raczej przytwierdzę. Halo, bo mi się nudzić zaczyna kopanie. Wolałbym windę, która by mnie zabrała w dół. Także te roboty ożywają w ten czas. Pozdro dla kumaty. Ja... Jak się tak stwierdzę, ale pewnie mam zwi... What the fuck! Holy shit! Widzieliście tego chama? Jego tam nie było! On się tepnął na moich oczach! Ja nie mogę! Najpierw FFPS i cała banda na początek, teraz Minecraft i Gast. Ty sku... Ty gnoju! No patrzaj tego, no jak się będzie mnie teraz tam kampił. Jaki hambrosek! W ogóle ja tutaj może sobie zrobię tak jakby troszkę przejście, bo... znając... mnie jako akrobatę tutaj po prostu level hard, to zgaduję, że stąd zlecę, więc jak jakby wolałbym się ubezpieczyć. Panie gaście. O nie! Muszę go zabić się w jego własną kulą, to jest ciężki. Wydupiaj. Nie ma mnie tu. Wydupiaj, powiedziałem. Czy on może widzieć moje nogi? Tak. Teraz to już nie wiem, gdzie jest. Wiecie, tak to sobie patrzyłem. No dobra, jestem tutaj. Tak to jestem w dupie, a nie tutaj. Powiedzcie mi, że on zniknął. Powiedzcie mi, że on zniknął, a nie po prostu gdzieś poleciał gdzie indziej. Na kwarcu dużo się... Ekspa zdobywa, więc to też jest plus. Można go zbierać do samego ekspa. Się tu nadal cykam chodzić. Bo mi wydupi zaraz. Z tej jego kulki dopiero będzie. Nie będzie wtedy zbyt fajnie. W ogóle jakie... Ja dzikie te tunele tutaj robię, co jest? Dziko kopię jakoś. What the fuck? Dlaczego? Jeszcze nie spadnę do jakiejś dziury. Myślę, że to jest najfajniejsze, że robimy rana przez most.
No tam gdzieś ten gaz na pewno jest. Spadamy. Wiecie co? Teraz na zapas to sobie weźmiemy 5 tych healoffów. Nie no, bez przesady, no ale... No alo! What the fuck? Why? Co jest? Jakiś felerny był ten killoff. Gdzie są patyki? Nie ma patyków. Ale jest noc i są moby. Zaraz mi ktoś wejdzie do domku i mi wydupi w rej. Nie, on na zapas. Nie, dobra, nie. Chociaż jest sens, dobra, jest sens. Jestem strasznie dzisiaj niezdecydowany. Bierzemy łuk, strzały. Jest ich aż 17, więc to. Ło, nawet więcej. To nie w sumie tak mało tych strzał. A będzie wystarczająco, żeby zabić ze 4, może 5 gastów, więc jakby no. Przyda się. Widzieliście ten wybuch? Wolę nie pytać, tylko spierdzielać. Ale, ale był jakby, co? Był partikle jakby wybuch był, a w sumie nie zrobiło żadnych szkód, w sensie okej, okay, dla Gasta kamień jest niezniszczalny, ale pochodnie by zniszczyło. Okno na świat. Więc z jednej strony strzelam w gacie, a z drugiej strony... Mam wrażenie, że ktoś mnie tutaj próbuje strollować. W sumie już jest niezbyt wysoko, ale też nie chcę skakać, bo... Natomiast moje szczęście gdzieś tam gaz na mnie czeka, więc jeszcze mi... Jezus Maria, tu dziura była! A teraz to miałem zawał, szczerze mówiąc. Zaczynam mówić o tym, że wolę nie schodzić tak na chama, bo gaz może tutaj na mnie gdzieś czekać. Po czym dup, mam tuż pod sobą dziurę i jakimś cudem w nią nie wpadłem. To jest tak naprawdę. Nie ma tak mówić o tym, że kamień jest niezniszczalny dla Gasta, po czym budować się kurde dyrtem dalej. To ma w 100% sens. Tak wiem, zeskok na 3 kratki za dużo, nie? No dobra. Tylko chodzi mi o to, żebym... miał drogę ucieczki, jak uderzy niechcący jakiegoś pikemana. Nie wiem, wydaje mi się, że małe pikemeny, co tu jest, jakiś słup, że małe pigmeny, już przestanę tak walić ala angielskim, że małe pigmeny same z siebie biją. W sensie tak dosłownie. Że małe pigmeny biją tak same z siebie, nie trzeba ich wkurzać do tego, żeby zaczęły cię bić. Chyba bym nie chciał. No bo. Jakby co, żeby później nie było. Ja nie mówiłem, że będziemy szukać sobie dzisiaj tej twierdzy czy czegoś. Ja dzisiaj wybrałem się tutaj po surowce. Nikt nie mówił, po co mam tutaj przyjść.
Miałem pójść do netheru, poszedłem do netheru. I te pojedyncze zbiorowiska lawy. I love this shit. Gorsze jest to, że... Ja tam zaraz spadnę na szczęście, bo mnie gaz trzepi. Niby czysto, wtedy też było czysto, a i nagle się kurde... Zrobiło brudno. Muszę uważać tak kopiąc nad sobą, bo ja jestem w taki... W takim wgłębieniu, żeby nie mówić dziurce, bo to dziwnie brzmi. Jestem w takim wgłębieniu i tak jakby w każdej chwili może mnie ta lawa zalać, zwłaszcza, że ona płynie z taką prędkością jak woda. Nadarza. Jakby... Oła! Jezu, już myślałem, że coś mnie bije. Się wystraszyłem. Znaczy, no coś mnie biło, ale chodzi mi O entity, w sensie o jakiegoś stworka, moba. Who cares? Wiecie, o co mi chodzi? Jak ktoś mi zarzucił, że montuję jak Eleven. No sorry bardzo. Ja po prostu... Może inaczej. Nie montuję jak Eleven. Nie ściągam od niego. Nie możecie się też śmiać, że na przykład on ściąga ode mnie. Chociaż mnie nie było jak Eleven powstał. Tylko... Eleven jest naturalny. W sensie on... Zachowuje się naturalnie na filmikach. Tak samo jak ja i to jest kwestia po prostu tego, że jesteśmy podobni jak widać charakterami i tylko tyle. Nie jest kwestia tego, że ja ściągam od niego coś, bo tak naprawdę no... Jak można montując własny film coś od niego ściągnąć? Przepraszam bardzo. Co? Ja rozumiem, gdybym na przykład, nie wiem... Ściągnął prosto od niego jakiś tekst i bym go ciągle powtarzał. Ale w momencie, kiedy ja robię po prostu swoje, a od czasu do czasu mi się coś podobnie, że tak powiem, powie, no to już inna sprawa. Nie wiem, po co ja tyle tego zbieram. Już mam tego stack, o co chodzi. Biegnij. Boże, jak dziwnie nether wygląda na shaderkę, znaczy tak się dziwnie buguje. Nie wiem, czy ich nie wyłączyć. W ogóle pewnie Gucio widzicie, ale to inna sprawa. Co jest? Dlaczego ten ogień jest... Ciemny ogień. Wow. Ej, poważnie, ten ogień nie daje światła, what the fuck. Tym bardziej nie da światła. Idziemy do światła. Mrocznie tutaj. O, grzybki. Grzybki sobie bierzemy. Grzybki, dobra sprawa, zwłaszcza, że tych czerwonych mam chyba mniej niż tych brązowych, ale w sumie w netherze można oba rodzaje znaleźć. Tak się rozglądam. Jezu, jak się wystraszyłem! Mocno się wystraszyłem, szczerze mówiąc. Tak nie zbieram tego kwarcu i tak się rozglądam, bo tą twierdzę też fajnie by było znaleźć, bo tam też jest pełno skrzynek i tak dalej. A ja specjalnie wziąłem tarczę na te, na blazy, gdybyśmy faktycznie znaleźli twierdzę. Naprawdę pewnie gówno widzicie. Rozświetlę wam tutaj troszkę, bo ja też mało widzę, ale ja coś widzę, a wy to już w ogóle. YouTube niestety taki jest, że jeszcze przyciemnia ten ekran. A ja wam nie będę podkręcać gammy w tym... W montażu, bo to później brzydko wygląda. Wiem to z doświadczenia, jako widz, ludzi, którzy tak robili. Pozdrawiam Roxa. Tak, bo Rox często robił coś takiego, że szedł na łatwiznę i zamiast sobie wejść na game moda i faktycznie dodać sobie pochodnie, tak jak teraz robi, bo nie mogę powiedzieć, że już tak nie robi, to grał dalej na shaderkach i rozjaśniał ekran. I to tak strasznie kijowo wyglądało z perspektywy widza. Że wiedząc, jak to kijowo wygląda, po prostu nie chcę powielać tego błędu. No ja ile
ile tego kwarcu tutaj jest. W sumie dobrze. Patrzcie, już mamy w pół do 21. Pierwszego. Piątego levela. A w sumie jak wchodziliśmy do Netheru, mieliśmy końcówkę 20 chyba. Coś koło tego. Więc już i tak wbiliśmy dużo levela. Z każdym blokiem jest tego dużo. Wiem, mogłem wziąć na przykład ten mój diamentowy kill off na fortunkę. Na fortunkę, na szczęście, no. Gramy po polsku, nie na angielskim Minecrafcie. I faktycznie mógłbym dostawać tego kwarcu więcej. Nie wiem, czy expa też, ale kwarcu na pewno, ale... Nie opłaca mi się niszczyć kilofa diamentowego na kwarc. Tylko z jednej strony potrzebuję dużo, a z drugiej strony... Fuck that shit. W ogóle możecie wysyłać mi na maila, którego albo będziecie mieli w opisie tutaj pod filmem, może wam dodam, albo będziecie mieli w opisie kanału, bo tam macie kontakt do mnie właśnie e-mailem, albo e-mail. Możecie mi podsyłać jakieś pomysły na domki. Jeśli chodzi o jakieś większe wymagania, to wymagania są tylko takie, że to ma być nowoczesny domek zbudowany z kwarcu i czarnego cementu. Taki jakiś ładny. Możecie podsyłać jakieś tam propozycje. Ja albo wezmę tą propozycję tak na poważnie faktycznie i wezmę, że tak powiem, jeden do jednego to zrobię. Tak jak mi podeślecie. Albo po prostu wzorując się na tym coś wybuduję. Bo ja niestety, ale jestem wzrokowcem, niestety. Pomimo tego, że jestem ślepym, to jestem wzrokowcem. I mi jest po prostu tak wygodniej. Ja wolę po prostu... No ja wolę po prostu brać z przykładu. Rysować nie umiem, ale przerysować już potrafię, więc tak jakby... Niby zaleta, ale z drugiej strony tak troszkę głupio nie mieć własnych pomysłów, bo... No, można powiedzieć, że idę wtedy na łatwiznę. A to nie jest łatwizna, tylko po prostu... Tylko tak potrafię. Dobra. Dawaj to tego Dusta. Tak, spadnij. Dawaj. Powiel błąd, który zrobiłem między odcinkami. Tak, dawaj. To jest bardzo dobry pomysł. To jest przekozacki pomysł. W ogóle ja tak beztrosko biegam, akordów sobie nie zapisałem. Jestem debilem. Jestem bardzo debilem. Bo ja zawsze w Netherze się gubię. Zawsze. Every day, every night, zawsze. Jeszcze nigdy nie było czegoś takiego, żebym się nie zgubił w Netherze. Już to zrobiłem. Już się zgubiłem. Już nie wiem gdzie iść. Wiem, że tutaj przyszedłem. Tu gdzie jest ten piasek dusz, to wszedłem sobie na jakiś taki pagórek z niego. Zacząłem z niego skopywać ten piasek, ale to nawet nie jest tutaj. Tam poszedłem dopiero teraz, więc tak jakby tam to się nie liczy. Tam zbierałem kwarc. Oh, for fuck's sake. Dobra, trzeba znaleźć drogę powrotną. Najłatwiejszy, chociaż z drugiej strony najniebezpieczniejszy sposób to podbudowanie się na jakąś większą wysokość. Bo wiem, że w górę na pewno się nie budowałem, tylko szedłem ciągle w dół. Więc musiałem przyjść skądś stąd, ale nie podbudowując się, ewentualnie wchodząc po pagórku. Chyba stąd przyszedłem, chociaż nie jestem w 100% tak pewien. Nie wiem, jest kilka miejsc, które będą dla mnie teraz bardzo, że tak powiem, jakby to nazwać, kierunkowe.
Może nie, nie tego słowa szukam. Rozpoznawcze. Tu kopałem kwarc. Wydaje mi się, że stąd przyszedłem. Że raczej nie byłem downem, nie zaskoczyłem z wielkiej wysokości, tylko szukałem jakichś schodków, które tutaj są takie mniej więcej. Tak mi się zdaje. Gdybym to się nie zgubić bardziej niż to miejsce. To miejsce muszę zachować sobie w głowie. No, wodospad lawy. No, kilka pochodni tutaj jest, więc... Raczej nie ciężkie do zapamiętania. Podstawą jest to, że na 90% szedłem tym kierunkiem. Takie jest moje przekonanie, że szedłem w tym kierunku. Albo inaczej, z tego kierunku. Super, pół odcinka będziemy teraz szukać wyjścia. A nie stamtąd przyszedłem? Tak jak mówiłem, ja się nigdzie nie podbudowywałem. No nie. Pochodnie! Jesteśmy uratowani. Dobra, są pochodnie. Tylko teraz tak. Pochodnie są w tamtym kierunku, czy ja wchodziłem tamtędy. Jezus Maria, jak się wystraszyłem, lawo! Dobrze, żeś zbugowana. Ale ja wchodziłem po piasku dusz właśnie. Tego byłem pewien, że jak gdzieś piasek dusz zbierałem z takiego pagórka, którego tu kuźwa nie widzę. Jezus Maria, to jest to miejsce. Tutaj kopałem. Ja... Ale jestem kurde plus 10 do mózgu. I ja. Nie mam pytań. A stąd przyszedłem. Tja. Ja. No. No nie wierzę, przecież się tędy wspinałem, jeszcze sobie kopałem wejście tędy. Nie mam mózgu. Dobra, grunt, że się znalazłem. Nigdy więcej. Pochodnie są moimi znacznikami jedynymi tak naprawdę. Bo mógłbym bloki zostawiać, ale bloki mogą być niewidoczne pomimo wszystko w Netherze. A pochodnie się tak wyróżniają lekko. Wiecie, wszędzie raczej ogień i lawa jako jedyne źródła światła, a tutaj są pochodnie. No i oczywiście, a tu już jest moje wyjście. Ja. No nic. Która jest godzina? No... Filmik tak naprawdę ma już takie pół godzinki, mi się zdaje, tak na oko. Więc będziemy kończyć w sumie. No. Nie musi mieć równo pół godziny, ale też nie chcę, żeby miał zbytnio ponad pół godziny, bo wtedy jakoś na tej wyprawie się zagapiłem i miał 43 minuty chyba odcinek. Tak jakby nie chcę tego powtórzyć. Wracamy do domku. Zobaczymy, co zdobyliśmy. Tu już jest dzień. Bardzo dobrze w sumie. Ok, wzbogaciliśmy się o 18 tych bloków. To chcę sobie wokół domku rozłożyć, żeby moby ginęły. Jakbyście się tak pytali. Troszkę tego grzybki kwarcu dużo. Bardzo dobrze, że dużo kwarcu. Kwarc się przyda do budowy domku. To też się może przydać. To też się przyda do budowy domku. To też. Zaczynam sobie to tak rozkładać mniej więcej, żeby wiedzieć, co jest na budowę domku, a co nie. Żebyście też wy wiedzieli. Okej, okay, pyk, pyk. Do ogólnej skrzynki wrzucamy to. Fajnie, bo łuk nam się nawet nie przydał. To nawet lepiej. No, wbiliśmy 5 poziomów, powiedzmy. No dobra. A ja się będę z wami żegnać. Niestety, odcineczek minął.
Myślałem, że go dzisiaj w ogóle nie będzie, więc tak jakby i tak się wyrobiłem. Miałem troszkę więcej czasu. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. I cześć!